Gość Radia Yard. Gościem naszego studia jest mecenas Magdalena Kropiwnicka, adwokat z kancelarii w Białymstoku. Właśnie, adwokat czy adwokatka? Ja się czuję adwokatem, ale uważam, że odmiana adwokatka jest oczywiście też jak najbardziej poprawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani kancelaria adwokacka ma swoją siedzibę w Białymstoku. Proszę powiedzieć, w czym Państwo się specjalizujecie i jakich klientów reprezentujecie? Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych, sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, jak również świadczeniem stałej obsługi prawnej przedsiębiorcom. Bardzo szeroki zakres. Jest jakiś taki jeden konik? Moja kancelaria w chwili obecnej ma specjalizację bardziej ogólną. Uważam, że adwokat, szczególnie na rynku białostockim, powinien być wszechstronny, ponieważ niestety zwykle tego właśnie wymagają sprawy powierzane nam przez klientów, ponieważ bardzo często sprawy cywilne bądź rodzinne łączą się ze sprawami karnymi i odwrotnie. Także w chwili obecnej, jak również współpracuję z innymi kancelariami, stąd też tak szeroki profil działalności. Badania pokazują, że prawie co dziesiąta osoba w Polsce nie skorzystała z pomocy prawnika, chociaż przyznała, że jej potrzebowała. Jakie są bariery przed korzystaniem z pomocy? Moim zdaniem jest to niska świadomość społeczna w kwestii tego, jak ważna jest rola profesjonalisty, profesjonalnej pomocy prawnej. Natomiast moim zdaniem w chwili obecnej stale ta świadomość jest zwiększana. Wynika to z działań Naczelnej Rady Adwokackiej, jak również poszczególnych izb adwokackich. Moja kancelaria również aktywnie uczestniczy w niemalże wszystkich akcjach organizowanych przez Izbę Adwokacką w Białymstoku. W chwili obecnej działają też punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, aby zapewnić profesjonalną i fachową pomoc osobom, które nie mogą sobie pozwolić na skorzystanie z takiej pomocy odpłatnie. Czy Pani zdaniem ta tendencja ulega zmianom? Moim zdaniem zdecydowanie ta tendencja ulega zmianom, ponieważ prowadzony jest szereg działań mających na celu uświadomienie społeczeństwa na temat roli adwokata i tego, jak istotne jest zadbanie o swoje sprawy w kwestii prawnej, przede wszystkim sprawy majątkowe, ale oczywiście wszelki rodzaj spraw. W tej kwestii szereg działań podejmuje zarówno Naczelna Rada Adwokacka, jak i poszczególne izby adwokackie, w tym Izba Adwokacka w Białymstoku. Czy zawód adwokata, adwokatki to dla Pani swego rodzaju misja? Tak, zawód adwokata jest moją pasją. W kwestii zawodu adwokata oczywiście jest to praca zarobkowa, natomiast uważam, że jest to jak najbardziej powołanie, misja i pasja do wykonywania tego zawodu, jak również do tego, aby nieść pomoc, w tym przypadku pomoc prawną. Jak wyglądała Pani droga do tego zawodu? Czy była zawiła? Jak Pani wspomina okres edukacji i czy to był świadomy kierunek wyboru studiów? Tak. W moim przypadku to był zdecydowanie świadomy wybór. Ja już od szkoły gimnazjalnej postanowiłam sobie, że chcę zostać adwokatem. Zdałam na prawo, udało mi się dostać i bardzo się z tego cieszyłam. Okres studiów wspominam bardzo dobrze i z wielkim sentymentem. Pomimo faktu, że kolokwia, egzaminy i zaliczenia były naprawdę trudne, ale na Wydziale Prawa poznałam wspaniałe osoby. Do tej pory mamy bardzo bliskie relacje. Działałam w kołach naukowych, jak również w ELSA Białystok, w Stowarzyszeniu Prawa Studentów. Co to jest ELSA Białystok? ELSA Białystok to jest właśnie Stowarzyszenie Studentów Prawa. Działa na terenie całej Polski. Ja byłam też w którymś roku w zarządzie ELSA Białystok, także bardzo aktywnie działałam już od czasów studiów. To bardzo fajna inicjatywa i polecam wszystkim studentom. Chcielibyśmy też i nasi słuchacze poznać Panią prywatnie. Powie nam Pani, jakie wartości są dla Pani najważniejsze, nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Najważniejsze jest dla mnie zdrowie i rodzina, jak również przyjaciele. Otaczam się osobami inspirującymi, ambitnymi i takimi, do których zawsze mogę się zwrócić o pomoc, kiedy tego potrzebuję. Także to są dla mnie takie najistotniejsze filary życia. Czy udaje się Pani znajdować balans między pracą a życiem prywatnym? W tej kwestii powiem tak. Na razie chyba się tego uczę, ponieważ faktycznie osoba, która jest bardzo zaangażowana w swoją pracę, taki problem ma i faktycznie w sytuacji, w której
może nie ma się w dużym stopniu tego zaangażowania rodzinnego, to po prostu ten fokus się w tę stronę bardziej kieruje i na to się poświęca więcej czasu. Natomiast ja w chwili obecnej jestem z tego zadowolona na tym etapie, ponieważ mogę się w całości oddać i poświęcić kancelarii, na które otwarcie bardzo długo czekałam. Jest to poniekąd spełnienie moich marzeń, ale powoli się tego uczę. Lubię chodzić na siłownię, spotkać się ze znajomymi i miło spędzić czas. Na pewno nie samą pracą pani żyje. Jak się pani relaksuje po pracy? Zdecydowanie nie samą pracą. Bardzo lubię aktywność fizyczną, także regularnie chodzę na siłownię, spotykam się ze znajomymi, często planujemy jakieś wspólne wyjazdy, żeby się odstresować i mieć taki fajny bodziec i takiego powera do dalszej pracy i podejmowania dalszych wyzwań zawodowych. Po prostu na siłownię czy na jakieś zajęcia konkretne? Ja preferuję zajęcia, ale miałam taki plan, żeby nauczyć się tych treningów siłowych, natomiast w tej kwestii to muszę jeszcze trochę poćwiczyć, także w chwili obecnej to uczęszczam tylko na takie zajęcia zorganizowane. Pani Magdo, powie pani jeszcze naszym słuchaczom, gdzie mogą panią znaleźć? Moja kancelaria mieści się w historycznym budynku Kamienica Ogrodowa przy ulicy Ogrodowej 4 w lokalu numer 5 na drugim piętrze. To jest róg ulicy Ogrodowej i Sienkiewicza. Słuchają nas słuchacze nie tylko z Białegostoku, ale też z Bielska Podlaskiego, z Ełku. Czy może da się panią znaleźć gdzieś w sieci? Jak najbardziej. Prowadzę swoją stronę internetową pod adresem www.adwokatkropiwnicka.pl. Posiadam również profil na Facebooku i Instagramie, na którym regularnie pojawiają się treści związane z moją działalnością zawodową. Naszym i państwa gościem była adwokat Magdalena Kropiwnicka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Gość Radia Yard.